mogą zainspirować radiowców. Premiera roku i radiowy reportażysta roku to kategorie dla autorów, których tworzymy odcinek. Do nagrody w kategorii Inspiracja Roku jury nominowało następujących autorów. Angelikę Kuśniak, autorkę reportaży prasowych zgłoszoną przez Fundację Głos Ewangelii. Tomasza Wiśniewskiego, Henryka Bedo i Waldemara Kasperczaka zgłoszonych przez Fundację Głos Ewangelii. Irenę i Jerzego Morawskich oraz Agnieszkę Zwiewkę zgłoszonych przez Telewizję Polską. Nazwiska zwycięzców w kategorii Inspiracja Roku ogłoszą pani prezes Jolanta Wiśniewska oraz pan Henryk Cichecki, członek zarządu Polskiego Radia. Zapraszamy do zaproszenia. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło poinformować, że w kategorii Inspiracja Roku jury postanowiło przyznać dwie równorzędne nagrody. Jedna z nich, jak uzasadniono za reportaże prasowe o powinności artysty, o obowiązku, jaki on ma wobec własnego talentu, wobec świata, wobec tego, kto mu ten talent podarował. Statuetkę Melchiora otrzymuje pani Angelika Kuźniak. Pani prezes, a kim jest kolejny zdobywca równorzędnej nagrody w kategorii Inspiracja Roku? W kategorii Inspiracja Roku jury postanowiło przyznać równorzędną nagrodę także twórcom telewizyjnym za wnikliwą opowieść o wielkiej potrzebie miłości. Otrzymują ją Irena i Jerzy Morawski. Nagrodę imieniu Morawski wybierze pani Irena Borowska z redakcji filmowo-dokumentalnego programu Pierwszego Telewizji Polskiej. Ponadto w protokole jury wyraża uznanie dla konsekwencji, z jaką reporterzy polityki piszą o współczesnej Polsce, dla jej wnikliwości, dla bezbłędnej, często kunsztownej formy, jaką się posługuje. Laureatów prosimy o zabranie głosu. Więc ja króciutko, ponieważ jestem bardziej od pisania niż od mówienia, chciałam bardzo podziękować. Bardzo dziękuję. Dobry wieczór. Państwo, Irena i Jerzy Morawscy są bardzo płodnymi twórcami, bardzo zapracowanymi, dlatego też nie mogli przybyć dzisiaj na Państwa uroczystość, gdyż pracują nad nowym projektem. Także w ich imieniu bardzo chciałam podziękować za to niezwykle cenne wyróżnienie, za tą piękną nagrodę. Bardzo dziękuję. I my dziękujemy bardzo serdecznie. Jeszcze raz dziękuję. Podziękowania krótkie, ale budzące nowe nadzieje. Pierwsze emocje za nami, dla zwycięzców i dla Państwa zaśpiewa Anna Sroka-Chryn. Prosimy.